Obecnie wszystkie stoimy twardo i pewnie na gruncie umożliwiającym nam niedopuszczenie do zarazy, której na imię mężczyzna. I na którą jesteśmy, wszystkie uodpornione. Przecież gdyby nie mężczyźni, świat w ogóle nie ruszyłby z miejsca. Historia postępu to historia mężczyzn. Temu nie można zaprzeczyć. Wszyscy wielcy uczeni, humaniści, wynalazcy byli mężczyznami. Niby którzy, konkretnie, nazwiska. No choćby Szymon. To kłamstwo Krański była kobietą. No to Marcin Najman. Cesarz też była kobietą. A może miłośnicy popkultury też. Hej, witajcie na kanale Miłośników popkultury. Dzisiaj razem z Kubą, hej. Będziemy omawiać seksmisję Juliusza Machulskiego. Dystrybutorzy postanowili przywrócić ten film do Kin po 40 latach. A jakim to wyszło? Przekonajmy się. Kobieta mnie bije. Woli ścisłości nie. miłośnicy popkultury nie byli kobietami. Ale przechodząc już do meritum, Sex Misja to film Juliusza Machulskiego z 1984, w którym poznajemy historię Maxa i Alberta, dwóch ostatnich przedstawicieli płci męskiej, którzy zostają wybudzeni z hibernacji. W czasie ich snu doszło do wybuchu wojny nuklearnej, w wyniku której, no właśnie, kobiety stworzyły własne społeczeństwo. I na pewno będą tutaj spoilery, jeżeli chodzi o ten materiał. W przypadku takiego wielkiego klasyku, jakim jest eksmisja, poza tym chyba każdy widział już ten hit Machulskiego za dzieciaka, w dzieciństwie. Czy może byliście starsi, dla was ten film... No, znaczy coś więcej niż tylko głupawa komedia. Jestem bardzo dobrze zaznajomiony z twórczością Juliusza Machulskiego, z wabankami, z seksmisją i killerami. I jak mówiłem, tak, no, seksmisja to jest. Może dopiero teraz w końcu, po tylu latach, zrozumiałem sens tworzenia Juliusza Machulskiego. Nie o to chodzi, że, że takie obrazowanie totalitaryzmu, a raczej jak inspiracje jego, bo tak, w tym roku obejrzałem planetę Małp i zauważyłem te koligacje te podobieństwa do tego planety Mał, gdzie mamy też tam mamy zagładę nuklearną. Tutaj też mamy zagładę nuklearną, tylko że zamiast rządzić tu małpami rządzą po prostu kobiety. I właśnie taki jest tylko zmienionych, ale także wiadomo, to też są duże zaczerpnięcia choćby pewnie do 2001 Odyssey Kosmicznej, oczywiście do wszystkich takich space adventure z przełomu lat 60., 70., bo mogłem tu wymieniać mnóstwo, ale szkoda czasu na to, żeby wymieniać te wszystkie inspiracje i pokazywać niczym. Leonardo DiCaprio. No. Mimo, że Sex to film, w którym mamy, no, co by nie mówić, tonę na gości, właśnie tak jak mówisz scen nawiązujących do jakiejś tam nawet sytuacji politycznej, do feminizmu i tak dalej, to mimo wszystko ten film właśnie oglądało się za dzieciaka i to jest najbardziej specyficzne w ogóle w tematyce filmów Juliusza Machulskiego, że niby te tematy wyrażają się bardziej dla osób dorosłych, a jednak dzieci także potrafią znaleźć coś w tym humorze Machulskiego. Szymon to by powiedział, że ten film jest jurny i na pewno można się z nim zgodzić, ponieważ w tym filmie... Max no jest to jest po prostu przekręt, taki dosyć Liski typ, idealnie pasujący pod e, Szymona. W sumie poziom humoru też, w sumie Szymon by też potrafił zaciągać jak e, e, Jerzy Sztur, bo tak, Jerzy Sztur w tym tutaj jest odpalony na Total Fest, tutaj się kompletnie żadnych zero blokad. Nie wiem ile na, na ile to jest e, napisane dzieło scenariusza, a na ile to jest tak naprawdę, i, jak to się mówi, improwizacja Jerzego Sztura, tak? Bo tu Jerzy Sztur jest. No, no, jak mu wspominałem bardzo mocno od podkręcony. Wydaje mi się, że SexMisia też tak dobrze się przyjęła. Ogólnie patrzymy na nią tak z perspektywy czasu bardzo dobrze, ze względu na to, że w polskim gminie... Było dużo dobrych produkcji science fiction. W ogóle było ich mało, a co dopiero dobrych, no nie? Sex fiction, co by nie mówić, gdzieś tam podejmuje tam tematykę i wychodzi jej całkiem nieźle, jako ten przez sobie tylko światu post-apo, ale nie w którym może pojawiły się żywe trupy, ale to właśnie kobiety stworzyły to swoje społeczeństwo, wytworzyły je w zasadzie i jakoś egzystencjują. No właśnie. Nieoczekiwana zmiana miejsc, którą także, oczywiście żartobliwie poruszyliśmy dzisiaj we wstępie tego Materiału, tak i tutaj, no. Patrzmy, w jakich latach ten film powstał. Lata 80. to nie jest szczyt, w którym jeszcze aż tak bardzo feminizm był na górze. To nie są dzisiejsze czasy. A ten film naprawdę świetnie się zestarzał i pokazuje do dzisiaj jakieś uniwersalne prawdy. E, po i tak wiadomo, że tu mamy to, taki taki lor wytworzony tak, znowu jak trochę jak w planecie Małp, że mamy jakąś religię, nie? Te święte jabłka. I tak dalej. E, e, wiadomo, to, są, to jest nawet bardzo komiczne, nie? Wiadomo, to było jak mówię, totalitaryzmu i socjalizmu, którego było w Polsce. I to było takie trochę podśpiechiwaniem, robienie też trochę tego właśnie sci-fi. Wiadomo, a wiadomo, że też wiadomo warunki, jakie robiono w Polsce w latach 80 po stanie wojennym, tak, no, to no było ciężko, żeby zrobić takie po, na no, poważnie sci-fi, więc no co zrobili, no wtedy wiadomo polska racja stanu, czyli komedia, no to obrali to satyryzm, więc takie ubrania, to wszystko jest tak bardzo yy, futurystyczne, w ogóle to jak yy, skąd kombinowali te ubrania to też jest kurde w ogóle szacun w tamtych czasach ogarnęli takie stroje, które były no naprawdę mocno futurystyczne no wiadomo, to nie są dzisiejsze czasy że sobie od tak pyk zamawiasz i masz te stroje i zasadniczo możesz ściągnąć z AliExpress. ale jeśli chodzi o feminizm, tak tam jest takie, mm, można powiedzieć, no można powiedzieć współcześnie i tak dalej, Fenizm, Czasami niektórzy uważają, że ten film jest mega szowinistyczny, że tam są dużo. Rzeczy, ale to jest polenizowało. Każdy ma, wiadomo, inne swoje zdanie, każdy inny punkt widzenia i każdy umie, nie wiem, odbierać inaczej humor. W Seks Misji jest to, że mi się daje, że dzisiaj ten film by nie miał szans powodzenia, bo byłby zjechany przez opinie, zwłaszcza przez kobiety. Nie, zwłaszcza przez Maję Staśko. No i najpewniej. Tak, i właśnie to jest też niesamowite, że ten film gdzieś tam przewidywał, przewidział w zasadzie e, przyszłość, bo tak może nie aż tak skrajnie, jak w tym filmie, ale rzeczywiście, e, feminizm dzisiaj jest gdzieś tam bardzo popularny i no te kobiety dużo bardziej walczą o to równouprawnienie niż no, z pewnością w latach 80. i Machulski pokazał, zresztą nie pierwszy raz, że jest ryserem wszechstronnym, jeśli chodzi o komedię, i potrafi stworzyć coś naprawdę przełomowego. Mhm. Mm tak. Y tak, Juliusz Machulski miał tą czutkę do tych filmów na początku, że jego te pomysły, no każdy okazywał się wręcz genialnym szczałem, no bo jego kariera zaczyna wabankiem, bardzo obiecującym filmem heist movie, potem bierze się za fantazy, no nie wyobrażam sobie, że dzisiaj twórca robi najpierw udany retro heist movie film, potem idzie fantazy sci-fi, potem Leci w jakieś kolejne fantazy sci-fi z małymi ludźmi, z pomniejszaniem. I tutaj myślę, że właśnie warto tak zwrócić uwagę na tą sylwetkę Rusera, bo akurat w filmie Sex Mission innych filmów właśnie Machurskiego, no jednak ten reżyser pełni tutaj, myślę, kluczową gdzieś tam rolę, ale to, co powiedziałeś na początku, aktorzy, no, Olga Dukasiewicz jest świetny, ale no, to, co robi Jerzy Sztur, przychodzi wszelkie oczekiwania i to już też nie pierwszy raz udowodnił, że jest po prostu genialnym aktorem. Oczywiście tutaj bardziej komediowo, ale też chociażby jego rola w Pogoda na Jutro jest genialna, więc to jest człowiek naprawdę jeśli chodzi o polską komedię, taki, nie wiem, polski Eddie Murphy, bym powiedział. Zresztą łączy ich co? Rola osła w szreku, więc coś tam jednak mają ze sobą wspólnego. Na pewno. No i też dużo powiedzmy sobie mi się daje, że właśnie Sztur dużo przeniknął właśnie tego Maxa Paradysa do ory osła. To jest w ogóle nie, że tam te teksty te takiego zajechania, no nie oczywiście, bo też do do bo wiadomo, w trzeciej części też tam było bardziej w Śreka, ale rzeczywiście tak, jako aktor dubbingowy komediowy, no jest po prostu człowiek instancja, jeśli chodzi o rolę dramatyczne sobie naprawdę radzi ciężko spotkać drugą nie wiem taką osobę obecnie, żeby była z takim poziomem humoru, z takim problemem luzowania, nie? dla Was parę miesięcy temu psy, które dystrybutorzy ściągnęli na kin, stwierdzili najwyraźniej, że jest to żyła złota i warto ściągać te klasyki polskiego kina z zeszłego wieku, no, seks misja jest nie inaczej. Może nie takim filmem jak Psy dla między diametralnie różne gatunki, ale tak samo kultowym na pewno, dużo ludzi właśnie czerpie gdzieś tam cytaty z tego filmu, o których już wspominałeś na początku, no jest tego odgroma i w zasadzie rzeczywiście, no, film tak kultowy, że tutaj chyba spoilery. Nie stanowią problemu, bo każdy wie, co tam się dzieje. Tak naprawdę ten końcowy twist, w którym okazuje się, że ta główna szefowa to tak naprawdę był facet ukryty tam i że oni nie są w żadnym tak naprawdę świecie post-apo, tylko są schowani pod ziemią, a Świat dzieje się dalej. Akcja zresztą dzieje się nad morzem, tak naprawdę to wszystko. I świat nie zawalił się w czasie tej wojny nuklearnej, więc to jest też niesamowite. Pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem seksmisję, to miałem takie wow. Naprawdę wow. No tak, no bo tak dzieje się to podziemią, choć e, że mam to tak bardzo ściągnięte, takie futurystyczne, nie? To wszystko tak wygląda jak mi statku, czy ogólnie nie, jak mi statku kosmicznym czy coś takiego bardzo futurystycznie wygląda. E, dla mnie można byłoby to też przytoczyć, nie wiem, do jakiegoś TH, może nie THX, ale na przykład możliwe, że ucieczka Logan'a. On miał bardzo dosyć podobne, ale mówię, no tutaj do tego klima gatunkowego on się bardzo trzyma, pomimo że on jest bardziej luźniejszą formą, to on się cały czas wpisuje w to, nie, że, że mamy gdzieś jakąś osadę ludzi zamkniętą, izolowaną od, yy, od świata zewnętrznego i że działa się jakaś kataklizm, po czym okazuje się, że to wszystko tak naprawdę bujda. no i... po prostu genialny pomysł na fabułę, jak gdzieś tam znalazł już Machulski i wykorzystał go, bo to trzeba przyznać. Film zresztą jest przygotowany z niezwykłym rozmachem, jak na Polskie kino, szczególnie lat 80., bo też jednak to wszystko tutaj. Oczywiście są momenty, w których widać, nie wiem, jak na przykład pociąg w tym tunelu jedzie, e, znaczy pociąg, wagon w zasadzie, no to widać, że to jest makieta tak naprawdę i to ci bohaterowie są tam pomniejszeni, ale no, jakby, kto pytał, kto pytał? Ja nie widzę w tym jakiegoś wielkiego problemu. Dla mnie ten film jest owszem kiczowaty, ale zdecydowanie ten kicz działa mu na plus niż na minus. Mhm, tak, to prawda. No, Makulskiego te filmy z, te Sci-Fi one są kiczowe, bo tutaj jak mówisz, są, to są też ograniczenia techniczne, więc trzeba czasami po prostu przymruć oka, no, że to jest polska realia, PRL. No i mimo tego w zasadzie że ten film bardzo sporo czerpie z tych klasyków kina amerykańskiego Sci-Fi właśnie, nawet te gwiezdne wojny, ucieczka Logana, Barbarella, właśnie Barbarella. Bardzo dużo tutaj jest nawiązań. To cały czas nie zatraca tej polskości, właśnie. I to jest niesamowite, że cały czas czujemy, że to jest polski film. Właśnie przez tego nie wiem, Jerzego sztura, który tłumaczy jak tak naprawdę jajko na miękko się zjada. Jednej z dziewczyn w tym filmie. No to jest wszystko, cały czas gdzieś tam polskie, nie bliskie dla nas. Tak, tak. To takie trochę te teksty, taka. taka taka jakby, powiedzieć, swojskość, ale nie aż za bardzo, tak, no, choćby właśnie w tekstach Maxa Paradysa, który on tak trochę przełamuje konwencję tego filmu, bo jak tu wszyscy są ultra poważni, wszyscy tutaj, wiesz, to wchodzi ten Max Paradys, który, no, no jak mówiłem, on po prostu przełamuje konwencję, jeżesz szczur to robi bardzo świetnie i wprowadza to jakby polskość, chociaż yy, czy to jest pozytywne, czy nie, no, ale też, no, nie brakuje w tym filmie plot twistów, choćby kiedy, yy, no, postać Jerzego Sztura spotyka się, że już swoją bardzo podstarzałą córką. To jest w ogóle cena też, która może zrobić taki efekt wow. No zobaczymy czy w 2000 bodajże tam było chyba 44 mężczyzn nie będzie. Oby nie. W sensie oby byli, o tak, na no, takie. No wiesz, w latach 90 nikogo nie, zahiber, nie nie zahibernowano, o ile mi wiadomo. No, przynajmniej, I... przynajmniej, my o tym nie wiemy, o tak, więc, no mam nadzieję, że nasz gatunek, nasza płeć w zasadzie przeszła trochę dłużej niż 2044. Ale e, zobaczymy. Niemniej jednak, chyba warto przejść już do podsumowania. Seksmisja Juliusza Machulskiego to jest film wszechstronny, film wybitny, klasyk przez duże K, który uwielbiam. Naprawdę gorąco polecam wszystkim wybrać się teraz do kina, żeby pewnie zrealizować ten film, bo raczej pierwszy raz go nie oglądaliście, ale tak, 9 na 10 z ogromnym setuszkiem ode mnie. Do no ja od siebie dowódcę: no 8 na 10. Ja uważam, że to taki solidny, w, w, klasyk, ale nie mam takiego, wiesz, co nie miałem takiej na przykład sympatii, jak choćby mam na przykład do killera. Na przykład killer jest też na podobnym poziomie, niby, ale zawsze mówię: killer zawsze był ten lepszy. Nie jakoś tak i nie wiem, nie wiem jakoś coś jest z tym, że nie, nie mogę jakoś dać te 9, więc jest te 8. Tak, zamotałem się sam e, z mojej, ten, ale mogę powiedzieć, no to jest po prostu klasyk polskiego kina i no, jest są rzeczy, które wiadomo się zestarzały, które mogą komuś, kogoś uwierać jak kamień w bucie, za przeproszeniem, albo sałatka w kebabie, e, więc e, no, no, to z tym jest różnie. Ja od siebie daję te takie bardzo mocne 8 na 10. No i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, mamy nadzieję w zasadzie, że nasz wstęp bardzo się wam spodobał, bo no było trochę tam gdzieś pracy, namawiania kogoś, żeby nagrał. Właśnie no i oczywiście błysk geniuszu. Tak, bo właśnie warto też tutaj podziękować dziewczynom za tak. udział, za odegranie nas w tym wstępie. Nie było to na pewno łatwe, ale no Myślę, że podoba Wam się ten nasz motyw tutaj klasycznych polskich filmów. Jaki kolejny? O to pytajcie naszych dystrybutorów, bo my omawiamy to, co wraca do kin. Były psy, była seksmisja. Co kolejne? Śledźcie kina. Multikino i Cinema City. No i co? No, się z Wami. Zapraszamy także nasze inne materiały, ale tą formułkę już znacie. Trzymajcie się. Hej! Cześć! Ale nie ja, kurde ja sobie nie umiem wyobrazić... Kurde, jak Szymon wygląda, jakby był kobietą? Hmm.